Kolejne miasto może zostać rozjechane przez kolej dużych prędkości. Tym razem mowa o Dąbrowie Górniczej, w której tory miałyby prowadzić przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej oraz wzdłuż Plant przy Alei Poniatowskiego. Dziś na ten temat dyskutowała sejmikowa komisja do spraw CPK. Paweł Jędrusik. W regionie w zasadzie ciężko znaleźć większe miasto, którego nie dotknie przebieg kolei dużych prędkości. Podobnie jest z Dąbrową Górniczą. Już 3 lata temu mieszkańcy wysłali prawie 7 tysięcy zastrzeżeń do rządowych projektów tej inwestycji. Jesteśmy objęci dwoma szprychami, to jest szprycha numer 7 i 8. Te dwie szprychy dość mocno ingerują w tkankę miejską, ponieważ przecinają i dzielnice zielone, ale też i centrum miasta. No są naprawdę w dużej sprzeczności z tym, co aktualnie się dzieje w Dąbrowie Górniczej i jakie projekty tak naprawdę też no są realizowane na przebiegach tych miejsc. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zwracają uwagę, że choć temat przewija się w mediach od kilku lat, to ciągle brakuje dialogu ze strony rządowej. To argument, który pada niemal na każdym takim spotkaniu. Nie zmieniło się de facto nic, dlatego że ciągle gdzieś w mediach pojawiają się sponsorowane artykuły, czy też jakieś programy, które mówią o tym, jak to po prostu będzie kraj płynął mlekiem i miodem wtedy, kiedy powstanie CPK i KDP, ale żadnego konkretnego dialogu z nami nie ma. My po wyborach, wygranych wyborach, wierzę, przeanalizujemy, zweryfikujemy ten projekt. Natomiast na pewno nie można budować żadnych projektów na krzywdzie ludzkich, czyli te wywłaszczenia, bezduszne wywłaszczenia musimy pilnie powstrzymać, przejść do dialogu ze społeczeństwem. Rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego planowano na 2023 rok, a otwarcie na 2028 rok. Dziś wiadomo, że te terminy są raczej nierealne.